Zasubskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz być na bieżąco. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii 510.15. Porozmawiajmy o naszych dzieciach. Ja nazywam się Kasia Bujakiewicz, a moimi dzisiejszymi gośćmi są rodzice zastępczy Bożena i Stanisław Chrycyszyn, którzy opowiedzą nam, jak wyglądają święta w tak licznej rodzinie i z jakimi wyzwaniami się musicie mierzyć i dlaczego nie wyobrażacie sobie innego życia. Kochani, powiedzcie, jak to się stało, że w ogóle zostaliście rodzicami zastępczymi? Skąd pomysł i, i jak to się wydarzyło, bo macie dwójkę? Swoich dzieci, tak? Nasza przygoda z rodzicielstwem zaczęła się 15 lat temu, kiedy właściwie los nas tak zmusił do tego, bo zaopiekowaliśmy się moją sześnicą, czyli najpierw byliśmy rodziną zastępczą, która była spokrewniona. Wzięliśmy pod opiekę dziewczynę, która miała 13 lat. Tak się potoczyły losy w mojej rodzinie. No i ona z nami została. Potem w związku z tym, że ją wzięliśmy do siebie pod opiekę taką formalną, zrobiliśmy szkolenie i po tym szkoleniu stwierdziliśmy, że skoro już mamy kwalifikacje, to może zaczniemy tą przygodę. Nie tylko tak dla rodziny, że, że zaopiekowaliśmy się kimś bliskim, tylko może weźmiemy inne dzieci. To powiedzcie, ile was jest teraz? Na dzień dzisiejszy mamy dwójkę biologicznych swoich dzieci i dziewiątkę dzieci pod opieką w rodzinnym domu dziecka. I to wszystko u was w domu się odbywa? Tak. E, biologiczne dzieci ile mają teraz lat? Amelka ma 9 i Fabian ma 15. A najmłodsze? Najmłodszy chłopczyk w rodzinnym domu dziecka ma 5 lat. No i powiedzcie, jak wygląda ta wasza codzienność, e, bo to jest duże wyzwanie. E, ja posiadam jedno dziecko i e, jakby logistyka domowa jest dosyć duża. Jak, jak się rozdzielić, jak sobie? poradzić z, no, no z taką codziennością. Na pewno jest kolorowo i głośno. To tego nie da się wykluczyć. Wyglądamy jak typowa włoska rodzina, czyli robimy kup mnóstwo hałasu wokół siebie. No a jak się podzielić obowiązkami, No, żebyśmy wspólnie mieli dla siebie więcej czasu, no to każdy ma przydzieloną jakąś swoją rolę i każdy po sobie sprząta, tak? No bo umówiliśmy się, że jeżeli nie będziemy, możemy zostać z żoną przy sprzątaniu, załóżmy po obiedzie, tak? Ale jak 13 zestawów plus garki są do posprzątania, no to zajdzie nam we dwójkę powiedzmy koło godziny, tak? No ale jak każdy się ogarnie, każdy zrobi coś, no to jest kwestia kwadransu i mamy posprzątane. No i mamy czas na siebie wtedy, tak? To, na przyjemność. To, to powinno dotyczyć każdej rodziny, wydaje mi się. Nie wiem, u nas zaskoczyło, u nas tak działa i, i chyba tak zostanie. Czy na, młodsi, opie, starsi opiekują się młodszymi, czy ktoś kogoś odprowadza? Jak, jak, jak sobie z, tym, z, ty, z tą logistyką radzicie? Umówiliśmy się z tymi starszymi, bo wiadomo, że to są dzieciaki, które potrzebują mimo wieku też pomocy, czy w nauce, czy w różnych tam problemach swoich, że my pomagamy starszym, a starsi w tym, co mogą, pomagają młodszym. Także tak hierarchicznie mamy podzielone, że każdy każdemu w czymś, co, co potrafi, to pomaga. No właśnie, zaczęłaś temat, że, że te dzieci też mają swoje problemy, bo podejmując się takiego wyzwania, jednak często też mierzymy się z tym, że, że to są dzieci z jakąś traumą po jakichś przejściach. Jak to u Was wygląda? Jak, jak sobie z tym radzicie? Przez długi czas było tak, że mąż pracował zawodowo. Jednak kiedy dzieci zrobiło się tak dużo, to było 5 lat temu. To, yy, mopr, dla którego pracujemy, stwierdził, że potrzebna będzie osoba pomocowa. W związku z czym pierwszym krokiem takim było to, że mąż zrezygnował z pracy zawodowej. Że Staszek jakby zrezygnował i razem yy, zajmujemy się dziećmi w domu. Więc to jest jakby pierwsza taka, yy, pierwsza zmiana, która nastąpiła, mhm. taka diametralna. Że jesteśmy razem. Yy, no, jest ciężko. No. Te dzieciaki przychodzą z różnymi traumami, i nie można jakby w ten sam sposób traktować wszystkich dzieciaków, pomimo tego, że są po podobnych przejściach, tak? Że doświadczyły przemocy słownej, seksualnej, przemocy fizycznej. Pomimo tego, każdy z nich jest inny i każdy inaczej jakby no, przeżywa to. I każdy z nich potrzebuje indywidualnego podejścia po prostu. I wy to im zapewniacie, czy macie wsparcie jakieś z zewnątrz? Bardzo się staramy. Nim zaczęła się pandemia, to jeździliśmy bardzo często na różnego rodzaju szkolenia, i gdzie wymienialiśmy się doświadczeniami z innymi rodzicami zastępczymi, gdzie jakby różni psychologowie tam pomagali, tłumaczyli różne sytuacje, jakby pomagają też nam zrozumieć te dzieciaki. I, i może nie udzielają wskazówek czy rad, ale na, na pewno jak w jakiś sposób nam to pomaga, tak, że. Ludzie o podobnych doświadczeniach mówią jak sobie radzą i można sobie to zweryfikować. I... To znaczy generalnie mamy tutaj wychowankę dorosłą, która już od nas się wyprowadziła, która nam pomaga, z którą utrzymujemy kontakt, A, dla której jesteśmy, dla jej dzieci jesteśmy też już dziadkami. Ojejku. Mamy do pomocy babcie naszych chłopaków, babcię biologiczną, która bardzo pomaga i bardzo się udziela, bardzo jakby stara się nam pomóc i nie tylko dla swoich chłopców, dla swoich wnuków, tylko dla całych, dla wszystkich naszych dzieci. A czy możecie wysłać te swoje dzieci na, na jakieś obozy y, czy kolonie? Jak to wygląda? Tak, nasze dzieci jeździły na obozy i na kolonie i mieliśmy wtedy y, chwilę dla naszych dzieci, żeby pobiec z naszymi, z naszą dwójką. Y, no i pobiec też chwilę sami. No właśnie, a jak te wasze dzieci sobie z tym radzą? Jak one to zaakceptowały, y, że wyście przyjęli pod dom taką gromadę? Y o ile temat przyjemny jest, jeśli chodzi o przyjmowanie dzieci, w sensie zrozumiały dla, dla naszych dzieciaków, i jakby nie mają z tym żadnego problemu, w sensie otwartości, i same są chętne do tego, żeby, żeby dom był otwarty, żeby pomóc, no to nie ukrywam, że ciężko jest w momencie, gdy trzeba się rozstać, bo mieliśmy taką sytuację, że dzieci były u nas przez niedługi czas, i z racji tego, że ich status prawny jakby upoważniał ich do tego, że mogły zostać te dzieci do adopcji skierowane, Duży, tak, do, do docelowej rodziny, yy, no to ciężko było, kiedy odchodziły. Ciężko. Jednak, jednak dzieci na swoich poziomach też się mocno związują, i to jest nie do końca dla nich zrozumiałe, że no, trzeba się rozstać po prostu. Nie? Także to jest jakby ciemna strona tego rodzicielstwa, bo jednak jak się człowiek przywiąże do drugiego człowieka i jest dobrze, no to nagle tak bliskiego z rodziny stracił. Nie? A powiedzcie, jakie wymogi trzeba spełnić, jeżeli ktoś w ogóle ma ochotę yy, zostać rodziną zastępczą? Na, na pewno trzeba być zdrowym, trzeba mm -hmm. mieć od lekarza potwierdzenie, że jest się zdrowym, że jest się nieuzależnionym, mm -hmm. że nie ma się żadnej choroby przewlekłej. Trzeba posiadać jakby sytuację materialno-bytową, ustabilizowaną. Najlepiej, jeżeli jeden z domowników, jeden z rodziców pracuje, czyli jest stałe źródło dochodu. Mm -hmm. Nie wolno być karanym, nigdy nie, wcześniej nie wolno mieć odebranych praw rodzicielskich. No, i trzeba przejść kurs czy tam szkolenie i zdobyć kwalifikacje na rodzica zastępczego. A skąd osoby zainteresowane adopcją czy byciem rodzicem zastępczym mogą czerpać informacje? Skąd mogą się dowiedzieć o tym? Znaczy głównym takim miejscem gdzie, jest, gdzie pakiet informacyjny można zdobyć to jest lokalny albo MOPR, albo PCPR. To są miejsca, to są placówki, które jakby zatrudnie znaczy, ośrodek pomocy, pomocy, rodzinie pomocy rodzinie i to są to są, to jest placówka, która zajmuje się e, stricte i przeprowadzaniem ewentualnie szkoleń e, dla takich kandydatów, którzy by się zdecydowali zostać rodziną zastępczą, także oni jakby wszelakich informacji dotyczących Zostania rodzicem udostępnionym? I oni prowadzą nie? też kampanie takie społeczne, które jakby wskazują, tak? gdzie trzeba się udać, co trzeba zrobić, jakie właśnie spełniać wymogi. Bo to jest bycie rodzicem zastępczym to jest zupełnie coś innego niż docelowa adopcja. Tak, Te Wasze dzieci nie są adoptowane przez Was. To znaczy, że w każdej chwili może się pojawić jakiś rodzic adopcyjny i to znaczy, to wszystko wygląda tak, że jakby musi się ustabilizować sytuacja prawna dziecka. Okay. Rodzice muszą zostać pozbawieni władzy, i w momencie, kiedy są pozbawieni władzy, dziecko posiada opiekuna prawnego, no i zostaje kierowane do adopcji. Okej, okay. a co możecie powiedzieć rodzinom, które chciałyby stworzyć taki, taki dom? No, bo, bo, tych, bo tych placówek jest mnóstwo, prawda? Bo, bo rozmawialiśmy o tym, że, że też są takie rodziny interwencyjne. To znaczy, że przyjmują, to jest dom, jak to Pogotowie opiekuńcze. Pogotowie tak, że to opiekuńcze. Jest w razie jakiejś interwencji, że jest zabezpieczone dziecko właśnie w takim domu, tak? Czyli może Ale być taka, taki może rodzaj. Może być taka forma, może być forma rodziny zastępczej, że polega to na tym, że dziecko jest chyba do dwóch lat maksymalnie umieszczane w takim miejscu. I później jest, jeżeli ma, tak jak żona powiedziała, kartę prawną, czystą, w sensie, że może zostać zgłoszone do adopcji, to zostaje zgłaszane i są poszukiwani potencjalni rodzice adopcyjni, właśnie. I jakby tutaj dla rodziny zastępczej kończy się, kończy się no, opieka zastępcza po prostu, tak? I to dziecko odchodzi, nie? A wy macie takie jakby bardziej zaawansowane, bo u was dzieci są do 18 roku życia? Nie, dopóki chcą. Dopóki chcą. Dopóki, dopóki co. nie staną na własne nogi i poczują, że mogą żyć samodzielnie. To powiedzcie, czy warto być rodzicem, yy, rodziną zastępczą? Myślę, że jeśli ktoś ma trochę serca, ma dużą pojemność emocjonalną, ma dużo energii i dużo, takich, yy, yy, dużo takiej, nie wiem, mocy, którą może jakby przekazać i, i te dzieciaki w, zaszczepić w nie coś fajnego i ma dużo sił, to jak najbardziej. Warto. Warto. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Co, co wam dało to rodzicielstwo zastępcze, tak jak sobie pomyślicie? Na pewno nauczyło nas cierpliwości. To na z dystansem na wiele rzeczy. Rezygnacji z intymności i z prywatności, tak? Bo trzeba było. Nauczyło nas elastyczności, większej empatii. Czyli jesteście po prostu y, fantastycznie y, funkcjonującą y, drużyną piłkarską, czy, je, czy nie do końca? No nie do końca, bo mamy jedenastkę w sumie na pokładzie, także jeszcze nam rezerwowych brakuje. Dobrze, to powiedzcie jak wyglądają święta w takiej rodzinie. Uhu. No właśnie, ja wiem, że macie na co dzień święta, bo y, no tak, chociażby zwykły przygotowanie posiłek. Tak? Zwykłego obiadu dla trzynastki ludzi to już jest jakby mała wigilia. No ale my generalnie święta zaczynamy już w okolicach połowy listopada gdzieś, tak? O. Bo no trochę wcześniej. To nie dlatego, że tyle jemy i trzeba zapasy porobić, ale <noise> chodzi przede wszystkim o to, że mm, mamy głównie dzieciaki w szkole podstawowej. W tej szkole jakby też, zwłaszcza żona się mocno angażuje. E, no i zaczynamy od tego, że w zeszłym roku, nie, w zeszłym roku była pandemia, przepraszam, dwa lata do tyłu byliśmy e, duetem mikołajowo-diabelskim. Przygotowywaliśmy dla całej szkoły 250 paczek, także zaczęliśmy już w Wy... listopada, tak, żeby tak, się udało. Tak, spakować. bo udzielamy się mocno, jesteśmy u, dzieci u wszystkich praktycznie chyba dzieci w, w trójkach klasowych, jesteśmy w Radzie Rodziców i organizujemy różne imprezy szkolne, pomagamy nauczycielom. No i zaczynamy od pieczenia pierników na kiermasze, od robienia różnych ozdób, które później jakby organizujemy kiermasze szkolne z nauczycielami, z innymi rodzicami, motywujemy rodziców. No Do i przy okazji zaangażujemy też nasze dzieciaki, tak, bo dostają, no. na przykład kupujemy y, wielki pakiet y, pociętego drzewa i robimy z tego bombki, nie, wypalamy różnego rodzaju wzorki, robimy tam... No typu, dobrze, to rzeczy, w nie? połowie listopada zaczynacie przygotowania no do strefy jak w każdym szanującym się centrum handlowym, prawda? To e, też jest Oj nie, e... oni nas biją. Oni już też A wcześniej ta, zaczynają, tak, Okej. Okay, dobrze. No dobrze, czyli zaczynacie przygotowania e, kiermasza, A jak wyglądają święta? Czy jeszcze zapraszacie do siebie e, gości? Tak. tak. Tak, dom jest otwarty w, w, od kilku lat. Jaki macie stół, przepraszam? Eee, stół mamy tak, przy stole generalnie za każdym razem mieścimy się wszyscy, czyli 13 osób, zjadamy normalnie posiłki, nie tak, tylko tak normalnie, także ten stół jest dosyć zacny, ale w porze wigilijnej mieści się około 12, od 20 a... nas się 20, bo przyjeżdża, przyjeżdża do nas e, najstarsza e, dziewczyna, która z nami mieszkała ze, swoją, ze rodziną. swoją rodziną. W tej chwili ma męża i dwójkę dzieci. Także już jakby to ta czwóreczka dochodzi. Później babcia standardowo jest u nas na Wigilii. Twój brat przyjeżdża. Także no jest, przyjaciele jest potem dzieci. przyjaciele naszych dzieci. Nie wiadomo, dlaczego zawsze się ktoś tam znajdzie jeszcze dodatkowy. Także, także jest nas dość dużo. Kto, kto gotuje? Poza tym łatwiej Ach. jest przyjść do grupy, która ma 13 osób niż nas zaprosić. No, powiedzcie, no a jak, kto gotuje? Wszyscy jak to razem razem. A propos nie Jest podział obowiązków, czyli taki. Nie, nie, każdy robi to, co potrafi. Na przykład z dzieciakami tymi starszymi robimy pierogi, których robimy właśnie gdzieś od listopada, chyba hmm. z około 500, 500 pierogów robimy na święta. Yy, zamrażamy grzyby, potem robimy no, różne potrawy i robimy wszyscy, wszyscy razem po prostu. Pieczemy pierniki, gotujemy, strujemy choinkę. Wszystko robimy razem, naprawdę. Ale to już w listopadzie choinka zaczyna nie 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 nie. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Powolutku. Nie, e, nie choinka jest po Mikołaju dopiero ubierana. Albo na Mikołaja, Albo, na Mikołaja żeby na Mikołaja, dzieci żeby szukały żeby już... prezentów pod choinką, mm. która u nas w naszym domu wisi pod sufitem. Po prostu temu świętemu Mikołajowi, żeby te 13 prezentów się pojawiło. Macie zawsze jakieś wsparcie? Są Nie, dzieci, dzieci czekają póki na dworzu, bo babcia zabiera ich na dwór w poszukiwaniu pierwszej gwiazdki. No i tak patrzą, patrzą. A prezenty patrzą. przygotowujemy już nawet wcześniej niż tak. od listopada tak. czy października. Już nawet zaczęliśmy w tym roku część. Tak, już mamy po szafach półpychane. To, to znaczy święty Mikołaj. E, tak, tak, tak. Święty Mikołaj gdzieś tam to wszystko ogarnia. Okej, bardzo wam <grym> dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo za ważną rozmowę i życzę wam radosnych, przede wszystkim wesołych świąt I, i oby jak najwięcej osób u Was było. Czy można się do Was prosić na te pierogi? Zapraszamy. No, dom jest otwarty. Się bardzo cieszę. Dziękujemy, że byliście z nami, a więcej ważnych tematów znajdziecie na naszym blogu www.51015kits.eu łamane na blog.